Proszę Państwa, nazywam się Rafał Orłowski, jestem sygnalistą afery GetBacku. Panie prokuratorze, serdecznie dziękuję za zwrócenie mi uwagi na ostatnim spotkaniu z poszkodowanymi w aferze GetBacku i wskazanie, iż moja wiedza jest z internetu. Panie prokuratorze, tu mam przed sobą raport DNLD w Luksemburgu, który jest w internecie. Członkiem Rady Nadzorczej DNLD w Luksemburgu, który kupił udziały w GetBacku wyceniane na 300 milionów euro za 1 000 000 euro, jest pani Paulina Pitkiewicz. W aferze GetBacku wasz doradca. Jest również członek, pracownik Abris Capital, pan Pieńka Grzegorz. Afera GetBacku, proszę Państwa, to jest dopiero początek całej lawiny. To jest motor napędowy, który dopiero ruszył. Bo pierwsze, primo. Mamy, proszę Państwa, zasadę pierwszą. Marek Szuszkiewicz, były dyrektor KNF-u za czasów afery GetBacku, odpowiedzialny za rynki finansowe. Kim jest dzisiaj? Członkiem Rady Nadzorczej Funduszu Rotbicz, pana Osieckiego. Nagroda za zaniechania? Gratulacje. Idziemy dalej. Mało osób, obywateli, wie, na czym polegają rynki wierzytelności. To ja wytłumaczę w prosty, banalny sposób. Ja wystawiam dzisiaj weksel na 500 milionów złotych bez pokrycia. Pan prokurator deponuje go w banku szwajcarskim, dostaje certyfikat finansowy, który może zaksięgować w funduszu inwestycyjnym zamkniętym, za który może generować spółki na słupy, podnosić kapitały zakładowe, emitować obligacje, akcje. Cały rynek wierzytelności to jest jedna wielka ściema, która została uruchomiona po kryzysie ekonomicznym w 2008 roku w Wielkich Stanach Zjednoczonych, gdzie zakazano obligacji CDO, a w Polsce stronowano poprzez sądy w Lublinie fabrykę derywatów. Ale to jest pikuś z tym, bo teraz o co chodzi? Mamy, proszę Państwa, artykuł 245 ustawy o funduszu BFG. I mamy artykuł 245, paragraf, podpunkt trzeci, przepraszam. Co tu pisze? Czwarty. Właściwy organ przymusowej restrukturyzacji lub osoby, o których mowa w ustęp 2, są obowiązani wystąpić z wnioskiem o ujawnienie wszczęcia przymusowej restrukturyzacji w księgach wieczystych, Krajowym Rejestrze Sądowym i innych rejestrach prowadzonych przez RP, w Rzeczpospolitej Polskiej. Nie ma w KRS-ie restrukturyzacji idea banku. Nie ma. Mamy atak hakerski, jest zablokowana możliwość aktualizacji KRS-u. Są zgłaszane błędy. Dlaczego prokuratura w tej sprawie nie wszczęła postępowania? Mimo, że pan Ardion do prokuratury kierował wniosek o tak zwaną restrukturyzację idea banku. Nie ma tego. Co to daje? Daje to pole do popisu Czarneckiemu. A dlaczego? Bo gdyby prokuratura zapoznała się z KRS-em idea banku, to by wiedziała o tym, że zgodnie z BFG suma przeniesionych aktywów i zobowiązań powoduje to, że bank jest 40 milionów na plusie. Nie ma bilansu otwarcia restrukturyzacji. Mamy wrogie przejęcie banku. Ile pan Leszek Czarnecki dostanie odszkodowania za wrogie przejęcie banku? Za naruszenie jego dobrego imienia? Idziemy dalej. Kwestia próby aresztowania tymczasowego pana Leszka Czarneckiego. Kto był obrońcą pana Romana Giertycha? Mąż pani Pitkiewicz. Dlaczego dzień przed aresztowaniem, posiedzeniem aresztowym Leszka Czarneckiego nastąpiło aresztowanie Czarneckiego? Co, prokuratura nie ma wspólnych działań, harmonogramów? Nie mogło poczekać tydzień czasu? Dalej, dlaczego prokuratura nie przesłuchała Leszka Czarneckiego w formie, jako świadka? Dlaczego nie stworzyła sobie możliwości postawienia mu zarzutów, składania fałszywych zeznań? Idziemy dalej. W kodeksie karnym jest artykuł bardzo koronny, 301 KK, czyli celowe niezaspokojenie wierzycieli poprzez tworzenie nowego podmiotu i przeniesienie na niego aktywów. Co robi obecnie pani Pitkiewicz? Założyła spółkę, a dokładnie kupiła ją od słupa. Od człowieka, który ma zarejestrowane w Polsce około 4000 podmiotów gospodarczych. Fabryka słupów, fabryka spółek z historią, które nie złożyły nigdy w historii sprawozdania finansowego. Spółka się nazywa obecnie Aseta. Jak sobie wejdziemy sobie, proszę Państwa, w sprawozdanie finansowe GetBacku, to się okaże, że ta spółka przejmowała zarządzanie wierzytelnościami tejże spółki. Bardzo pana przepraszam, my tu naprawdę w tej części sali nie rozumiemy, bo pan mówi dość głośno.
Żeby Pan był zrozumiany, to bardzo proszę mówić wolniej, bo naprawdę i Pan mocno, mocnym głosem mówi i słabo wyłapujemy. Bardzo proszę troszkę emocje uspokoić. Dobrze, to jeszcze raz będziemy lepiej rozumieć. Bardzo proszę. Dobrze, proszę Państwa, w kodeksie karnym, gdzie my w Polsce mamy jeden z najlepszych kodeksów karnych na świecie, problem w tym, że prokuratorzy celowo go nie stosują. Ja powiem przykład na swoim namacalnych dowodach. Jaki mamy dowód, że pan Konkolewski na dzień dzisiejszy, oskarżony w aferze GetBacku, za 650 zł nie kupi diagnozy psychiatrycznej, bo według waszych kolegów z prokuratury rejonowej Gdańsk-Brzeszcz-Gdańsku, pana prokuratora Kwinieckiego, zakup lewych zaświadczeń medycznych jest dozwolony. Pani prokurator Różewicz-Zielińska z prokuratury Gdańsk-Brzeszcz-Gdańsku stwierdziła, że można fałszować dokumenty, że można nie składać prawidłowo sprawozdań finansowych, gdzie sprawy są ukrywane, gdzie my pokazujemy, bo to też chodzi o pokazanie, bo o to zostałem poproszony, żeby pokazać, jak funkcjonuje prokuratura, bo tak wspaniale się chwali, że za kadencji pana Zbigniewa Ziobry tak wszystko fajnie, super działa. Nie działa. Przykład, ta sama pani prokurator, która była rzecznikiem dyscyplinarnym w aferze Amber Gold, jest nadal rzecznikiem dyscyplinarnym w regionie gdańskiego. Ta sama. Idziemy dalej. My pokazujemy, proszę Państwa, na przykład w aferze spółki Aussie Development. Wyprowadzenie 1,5 miliona złotych ze spółki na sfałszowanej umowie, która nie znajduje się zgodnie z kodeksem spółek prawa handlowego w sprawozdaniach. Prokurator nie widzi notatkowego. Tak samo w GetBacku. Pan prokurator mówił, że wy musicie się teraz uczyć kodeksu spółek prawa handlowego. To co robiliście na studiach? Co robiliście na studiach w zakresie prawa bankowego, kodeksu spółek prawa handlowego? Co w zakresie artykułu 483 KSH? Dlaczego pan Rafał M. nie ma zarzutów karnych? I z tego powodu, że ja o nim powiedziałem i wniósł mi sprawę karną z powództwa prywatnego, gdzie jest zapisane, że przewodniczący Rady Nadzorczej również jest odpowiedzialny za działanie na szkodę spółki. Mówił to Altusie. Rafał M. to również jest pan Osiecki i to jest również co? Kolejna afera, która jest klonem GetBacku, ale z mniejszej skali. Czyli kwestia, można powiedzieć, emisji przez bank handlowy. Teraz to się jakoś inaczej ten bank nazywa. Citibank czy jakoś tam. Też są poszkodowani, też obligatoriusze. Ten sam model. Dlaczego Hajton Bank? Tak jak kolega zadał pytanie, dlaczego Hajton Bank nie ma zarzutów? Odpowiedź jest prosta. Bo Hajton Bank, proszę Państwa, emitował obligacje Skarbu Państwa. I o to chodzi. Idziemy dalej. Wyobraźmy sobie model biznesowy, żeby wszyscy obywatele w Polsce widzieli, jak można kraść legalnie, zdaniem prokuratury, KNF-u i instytucji nadzorczych. Ja wytłumaczę bardzo prosty mechanizm, który tu jest pewnego rodzaju zastosowany w tej całej aferze. Co będzie pewnego rodzaju edukacją, nie wiedząc internetu. Jak się działa rynek finansowy? Jak się kształtują wierzytelności, pakiety wierzytelności? Jak to wszystko funkcjonuje, jak to wszystko działa? Odpowiedź jest prosta. Pan prokurator podniósł kwestię, że GetBack emitował obligacje, żeby zakupić pakiety wierzytelności. Nie, panie prokuratorze. GetBack, kredyt inkasso, KRUK, na zakup wierzytelności, panie prokuratorze, uzyskuje kredyty od banków. Dzięki temu banki generują obroty, wskazują walory na giełdach, jako w raportach finansowych, ile oni kredytów nie udzielili, a tak naprawdę pozbywa się czego? Toksycznych kredytów, które dzieliły na słupy, bez weryfikacji zdolności kredytowej. Jak banki, w jaki sposób banki udzieliły kredytu GetBackowi? Jak sprawdzały ich zdolność kredytową? Czy to jest badane? Nie. Idziemy dalej. O co tak naprawdę z tym chodzi? Chodzi, proszę Państwa, o jeszcze jedną rzecz. O to, że Skarb Państwa, my wszyscy obywatele, przegraliśmy sprawę w Trybunale Międzynarodowym w zakresie Abris Capital i FM Banku. Kiedy ja podnosiłem, proszę Państwa, do prokuratorii, to, że FM Bank, obecnie NS Bank, udzielał kredytów na zakup wierzytelności, zabezpieczony na nieściągalnych wierzytelnościach, które banki pozbyły. To było zabezpieczenie tego kredytu. Mamy karuzelę kredytową w celu zakupu kolejnych wierzytelności. Polski zrobiono gigantyczną pralnię.
Zapytałem się pewnego człowieka, czy mogę powiedzieć, co idzie. Powiedział mi Andrzej, Rafał, jeszcze nie teraz. Ale musicie wiedzieć jedną rzecz, że zarzuty karne dla Bosiu w zakresie międzynarodowej pralni, fincenu amerykańskiego, zarzuty w zakresie ING Banku Śląskiego, to jest dopiero początek. Bo przez Polskę przeprano 40 bilionów franków szwajcarskich na polskie bilionów, zdeponowane w pewnym momencie w VP Banku w Luksemburgu. VP Banku. Teraz w zakresie getbacku. Środki pozyskane, proszę Państwa, na przeemisję obligacji nigdy nie były za nie kupione choćby jedna wierzytelność. Getback był wyłącznie śluzą do wyprowadzenia kapitału. Dlaczego prokuratura nie zabezpieczyła wyciągów bankowych? Dlaczego, jeżeli mamy oszustwo, nie dokonano unieważnienia umów? Dlaczego? Czy to jest taki problem? A może dlatego, że prokurator z krajowej, który nadzoruje getback, ma leasing w spółce zarządzanej przez Abris Capital? Proszę Państwa, myślicie, że jesteście tacy inteligentni. Cedujecie wszystko odpowiedzialność na sędziów. W jaki sposób sąd miał przyjąć akt oskarżenia, jeżeli nie były postawione zarzuty 302 KK? Dlaczego nie ma zarzutów 302 KK? Dlaczego nie mówić o tym, że część obligatoriuszy odzyskało kasę? Czyli mamy wybiórcze zaspokojenie wierzycieli. 302 KK. Czyli mamy 301 KK, 302 KK. Dlaczego nie ma zarzutów 258 KK? Nie próbowano zabić, ludzi straszono, grożono im. Mamy działanie zorganizowanej grupy przestępczej. 258 KK się kłania. Dlaczego nie mamy zarzutów 299 KK? Prania brudnych pieniędzy. Przecież panowie prokuratorzy wiedzą o tym, że bardzo dużo obligatoriuszy, którzy rzekomo kupili obligacje, to są słupy. To są fikcyjne osoby, fikcyjne podmioty. Dlaczego tych zarzutów nie ma? Kogo wy chronicie? Jeszcze jedna rzecz na koniec. Ja mam nadzieję, że pani Paulina P. usłyszy zarzuty karne. Że pan Paweł G. usłyszy zarzuty karne oraz zostanie zweryfikowana jego działalność poprzez fundusz prywatyzacyjny Oktawa. Bo mało osób wie, że pan Paweł Gieliński zajmował się prywatyzacją naszego kochanego kraju. Mało osób wie, że pan Rafał M. był dyrektorem do spraw rynku prywatyzacyjnych. Afera PZU, Eureko, afera Orlenu, gdzie świętej pamięci poseł Prawa i Sprawiedliwości, pan Gosiewski, powiedział, że komisja dysponuje notatką opowiadanych pana Rafała M. z grupami przestępczymi. Wasz kolega, prokurator Zbigniew Niemczyk, z prokuratury regionalnej w Gdańsku, w materiale do sprawy Olewnika powiedział, że pan Wojciech K., wspólnik pana Rafała M., jest powiązany z grupami przestępczymi. Do dnia dzisiejszego nie ma zarzutów. Mi postawił zarzuty, że ja go pomawiam, że kupował telefon do sprawy Olewnika. Z panem Włodzimierzem się parę dni temu spotkałem. I my wiemy, że o tym, że za porwaniem Olewnika stoi łop. Ale nikt tego nie ruszy. Gdzie my żyjemy, proszę Państwa? W jakim my kraju żyjemy? Bardzo ja dziękuję. Ja sobie życzę jedną rzecz. Proszę do konkluzji rzecz. Mimo wszystko, bo jeszcze już konkluzja, słów. Już konkluzja. Ja mam nadzieję jedną rzecz, że prokuratorzy na nowo zbadały sprawę, ale pod kwestią jedną. Umożliwienia pobrania przez Polskę pieniędzy poprzez fikcyjne emisje obligacji. A jeżeli chcecie je ściągę, to przyjrzyjcie się emisji obligacji przez EVH, Europejski Fundusz Hipoteczny. Tam macie pana Wyszborskiego, ten, który robił imprezy dla Wałęsy i Wachowskiego. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Zanim poproszę ewentualnie panów prokuratorów, to poproszę panią pierwszą.